Bardzo gorąco i serdecznie witam wszystkich na dzisiejszym spotkaniu ze Słowem Bożym. Witam tych, którzy przybyli w progi zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Kalwarii Zebrzydowskiej, jak również tych, którzy oglądają ten program poprzez internet. Witam serdecznie wszystkich internautów i cieszę się, że możecie brać udział w tym rozważaniu, aczkolwiek drogą elektroniczną. Dzisiaj chciałbym mówić o nadziei zmartwychwstania. Zanim jednak będę o tym mówił, przypominam, proszę o subskrypcję, jeśli uznacie za słuszne naszego kanału, o łapki oczywiście, no jeśli komuś się nie podoba, to łapka w dół, nie ma na to siły. No i oczywiście o zaznaczenie dzwoneczka, abyście mogli być powiadamiani o kolejnych nowych naszych programach. A teraz przechodzimy do kwestii nadziei zmartwychwstania. Jest to dalsza kontynuacja tematów związanych ze stanem umarłych. Z historii starożytnej wiemy, że od 54 do 68 roku w Imperium Rzymskim panował cesarz Lucius Domitius Ahenobarbus Neron. Z kolei od 58 do 60 roku, a więc w trakcie panowania cesarza Nerona, apostoł Paweł przebywał w rzymskim więzieniu w Cezarei Nadmorskiej po bezprawnym aresztowaniu w Jerozolimie. W końcu po dwuletnim przetrzymywaniu w więzieniu Paweł jako obywatel rzymski odwołał się do cesarza przed rzymskim prokuratorem Judei Porcjuszem Festusem, wskutek czego przybył do Rzymu, jak czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Od 61 do 63 roku apostoł Paweł przebywał w areszcie domowym w Rzymie w oczekiwaniu na sąd przed cesarzem Neronem. I w końcu w 63 roku odbył się sąd apostoła Pawła przed Neronem. Młody, bo 26-letni cesarz uniewinnił Pawła, więc apostoł wyszedł na wolność. I wtedy prawdopodobnie apostoł Paweł podjął kolejną wyprawę misyjną na zachód do Hiszpanii. Czy dotarł tam, nie wiemy. W 64 roku cesarz Neron wyjeżdża do Ancjum i tam otrzymał wiadomość o pożarze stolicy. Ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Z 14 dzielnic miasta tylko dwie ocalały. Neron powrócił do stolicy, gdy już płonął jego pałac. Natychmiast zajął się zwalczaniem pożaru, jego skutków, niósł pomoc bezdomnym i głodnym, którym otworzył nawet swoje ogrody, obniżył ceny zboża, sprowadzając żywność do Rzymu. Neron często wychodził na wysoką wieżę, aby obserwować akcję ratunkową. Wrogowie natychmiast to wykorzystali, rozpuszczając pogłoskę, że z zachwytem wpatruje się w morze płomieni. Według tradycji swój największy przez siebie ułożony poemat o zdobyciu i pożarze Troi Neron miał odśpiewać, patrząc na płonący Rzym. Po pożarze Neron rozpoczął szeroką działalność budowlaną. Między innymi wzniósł olbrzymi pałac, tak zwany Złoty Dom, i wytyczył szerokie nowe ulice. Rozeszły się nawet pogłoski, że to Neron sam kazał podpalić miasto, aby zrealizować nowe plany urbanistyczne. Ponieważ sytuacja stawała się dla niego coraz bardziej niebezpieczna,
postanowił wskazać jakichś sprawców podpalenia miasta. I wtedy wskazano chrześcijan, co rozpętało prześladowania wyznawców Chrystusa w stolicy i jej okolicach. Ukrzyżowano wielu chrześcijan, innych ubrany w skóry dzikich zwierząt, rozszarpały psy albo stały się żerem dla drapieżników na arenach cyrków rzymskich. Z pozostałych, oblanych smołą, uczyniono żywe pochodnie w nocy. Tacyt, największy historyk rzymski, mówca, polityk i adwokat, żyjący od około 55 do 120 roku, w napisanych przez siebie rocznikach podaje, i tutaj cytuję, kiedy Nero nie mógł zapobiec rozpowszechnianiu się plotki, że to on sam nakazał podpalić Rzym, zrzucił wówczas winę na chrześcijan, którzy byli powszechnie znienawidzeni. Zgubny zabobon dotarł do stolicy z Judei. Schwytano więc naprzód tych, którzy tę wiarę publicznie wyznawali. Potem na podstawie ich zeznań ogromne mnóstwo innych i udowodniono im nie tyle zbrodnie podpalenia, ile nienawiść ku rodzajowi ludzkiemu. A więc popatrzcie, według tego, co Tacyt napisał w swoich rocznikach, nie udowodniono chrześcijanom, że to oni podpalili Rzym, ale udowodniono im nienawiść do rodzaju ludzkiego. Wszystko wskazuje na to, że wtedy apostoł Paweł powrócił do Rzymu ze swojej wyprawy misyjnej do Hiszpanii. Został powtórnie aresztowany i skazany na śmierć przez cesarski sąd. Nie znamy dokładnej daty śmierci apostoła Pawła i wydarzeń związanych z ostatnimi chwilami jego życia. W kontekście opcji wydarzeń przedstawionych przeze mnie w niniejszym rozważaniu podaje się, że mógł to być 67 rok jako data śmierci apostoła Pawła. Jak uważa tradycja, apostoł Paweł został wtrącony do więzienia mamertyńskiego na Forum Romanum, gdzie oczekiwał na wykonanie wyroku śmierci. I stamtąd napisał list do swego młodszego przyjaciela i współpracownika Tymoteusza, w którym w obliczu rychłej swojej śmierci podsumował krótko swoje życie i wyznał wiarę w zmartwychwstanie podczas powrotu Jezusa Chrystusa. I tutaj chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza. I tam w drugim liście interesuje nas czwarty rozdział. I w czwartym rozdziale wersety od 6 po 8 apostoł Paweł zapisał: albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. No, przepiękne słowa. Chciałbym umierać z takimi słowami na swoich ustach. Paweł wie, że nadszedł czas rozstania się z życiem doczesnym, ale patrząc wstecz, pisze: dobry bój bojowałem, biegu dokonałem,
wiarę zachowałem. Co też potwierdzają zapisy w Dziejach Apostolskich i innych fragmentach Nowego Testamentu. I na samym końcu swojego wyznania Paweł stwierdza: a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, czyli korona życia wiecznego, który mi w owym dniu da Pan, mowa o Panu Jezusie, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. Ten owy dzień, w którym apostoł ma otrzymać wieniec sprawiedliwości, jest dniem powrotu Jezusa Chrystusa, w którym korony sprawiedliwości otrzymają również wszyscy inni, którzy umiłowali Jego powrót. Apostoł Paweł głęboko wierzy, że kiedy Jezus Chrystus powróci na ten świat, zakończyć doczesną historię ludzkości, w tym dniu otrzyma wieniec sprawiedliwości, a także wszyscy ci, którzy umiłowali przyjście Jego. Jednakże Pawłowa nadzieja zmartwychwstania sprawiedliwych w dniu ostatecznym, kiedy doczesna historia tego świata podczas powrotu Pana Jezusa zakończy się, nie była czymś nowym. Apostoł Paweł nie stwierdził niczego nowego. Ta wspaniała prawda o zmartwychwstaniu podczas powrotu Pana Jezusa znana była i zwiastowana od najdawniejszych czasów i została spisana w księgach Starego i Nowego Testamentu. Powiem tak, profetycznych zapowiedzi zmartwychwstania sprawiedliwych do życia wiecznego podczas powrotu Pana Jezusa mamy w Piśmie Świętym wiele, naprawdę wiele. Ja skupię się na tych, które uznałem za słuszne przedstawić. I pierwszy zapis dotyczy patriarchy Hioba. Przenieśmy się w czasy około XVI wieku przed naszą erą, do ziemi Uz, ziemi, która leży na pograniczu Arabii Saudyjskiej a Jordanii, a więc już dalekie południowo-wschodnie krańce, bym powiedział, Palestyny. W tej ziemi Uz mieszkał, żył patriarcha Hiob, prawdopodobnie, tak jak powiedziałem, XVI wiek przed naszą erą. Był ciężko doświadczony, cierpiał i w pewnym momencie swoich cierpień wyznał swoją wiarę w zmartwychwstanie podczas powrotu Pana Jezusa. Przeczytam zapis Księgi Hioba, 19 rozdział, od wersetu 23 po 27. Przeczytam ten zapis z tekstu hebrajskiego, z hebrajsko-polskiego Starego Testamentu. Dlatego, że w wielu przekładach biblijnych nie jest on celnie przetłumaczony. W tekście hebrajskim ten zapis brzmi następująco. Kto dałby zatem, że zostałyby zapisane słowa moje? Kto dałby w zwoju, że zostałyby zapisane? Z rylcem żelaza i ołowiu na zawsze, na skale zostałyby wyryte. I ja wiem, że wybawca mój żyje i ostatni nad prochem moim będzie stał. I potem, jak skórę moją zniszczą tą, lecz w ciele moim zobaczę Boga, którego ja zobaczę ja, i oczy moje ujrzą, i nie inny,
jak tęsknią wnętrzności moje w piersi mojej. Gdy Hiob wyznaje swoją wiarę, swoją nadzieję zmartwychwstania, to podaje, że chciałby bardzo, aby jego słowa, słowa wyznania jego wiary zostałyby zapisane w księdze albo żelaznym rylcem wykute w skale czy na skale, jeszcze żeby w te literki wklepano ołów, aby te literki odróżniały się od szarości skały. Job podaje, że jest świadomy tego, że jego wybawca żyje, istnieje. Nie trudno się domyślić, że mowa tu jest o Jezusie Chrystusie, aczkolwiek czy Job był w stanie do końca zrozumieć prawdę o Mesjaszu? No, trudno nam to może do końca zrozumieć, ale bierzemy pod uwagę, że mógł wypowiedzieć te słowa pod natchnieniem Ducha Świętego. A więc Hiob wyznaje, wiem, że mój odkupiciel, mój wybawca, my wiemy, że chodzi, że tą osobą jest Jezus Chrystus, on żyje. Hiob podaje, on ostatni nad moim prochem, nad moim grobem stanie. Hiob dodaje, chociaż moja skóra, ciało moje ulegnie rozkładowi, przyjdzie dzień, że własnymi oczami będę oglądał Boga. Przyjdzie dzień, kiedy moje oczy zobaczą Boga. I na końcu wyznaje, jak bardzo za tym dniem tęskni. A więc Hiob wierzy, głęboko wierzy w zmartwychwstanie, kiedy swoimi oczami zobaczy Boga. To było 16 stulecie przed naszą erą. Na przełomie 8-7 wieku przed naszą erą w Jerozolimie żył i działał powołany przez Boga prorok o imieniu Izajasz, który pozostawił w Starym Testamencie jedną z najpiękniejszych ksiąg proroczych, Księgę Izajasza, tak zatytułowaną od jego imienia. Również temu prorokowi Izajaszowi Bóg objawił wizje ukazujące zmartwychwstanie sprawiedliwych w dniu ostatecznym podczas powrotu Pana Jezusa. I tutaj otwieram księgę proroka Izajasza. 26 rozdział. I w 26 rozdziale czytam, no przepiękny, mi się bardzo ten werset podoba, werset 19, gdzie Izajasz zapisał: ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Ziemia wyda zmarłych. Obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu. Ożyją twoi umarli, czyli Boży umarli. Twoje ciała wstaną, czyli jest tu mowa o zmartwychwstaniu ludu Bożego, sprawiedliwych. W 6 wieku przed naszą erą w centralnej Mezopotamii nad rzeką Kebar zamieszkał Ezechiel, kolejny prorok starotestamentalny powołany przez Boga. W księdze Ezechiela w 37 rozdziale od wersetu 1 po 14 znajduje się proroctwo dotyczące zmartwychwstania ludu Bożego. Chciałbym je razem z wami przeczytać i omówić.
37 rozdział Księgi Ezechiela, czytam od wersetu pierwszego. Spoczęła na mnie ręka Pana i wyprowadził mnie w swoim duchu i postawił mnie w środku doliny, która była pełna kości. I kazał mi przejść dokoła nich, a oto było ich bardzo dużo w tej dolinie i były zupełnie wyschłe. I rzekł do mnie, synu człowieczy, czy ożyją te kości? I odpowiedziałem, wszechmocny Panie, Ty wiesz. I rzekł do mnie, prorokuj nad tymi kośćmi i powiedz do nich, kości wyschłe, słuchajcie słowa Pana. Tak mówi wszechmocny Pan do tych kości. Oto ja wprowadzę do was ożywcze tchnienie i ożyjecie. I dam wam ścięgna i sprawię, że obrośniecie ciałem i powlokę was skórą i dam wam moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i poznacie, że ja jestem Pan. Prorokowałem więc, jak mi nakazano, a gdy prorokowałem, rozległ się głos. A oto powstał szum i zbliżyły się kości, jedna kość do drugiej. I spojrzałem, a oto pojawiły się na nich ścięgna i porosło ciało. I skóra powlokła je po wierzchu, ale ożywczego tchnienia w nich nie było. Tu na chwilkę się zatrzymajmy. Prorok w widzeniu znalazł się w jakiejś dolinie, która wypełniona była starymi, wyschłymi, ludzkimi kośćmi. Bóg zapytał proroka, czy ludzie, do których te kości należały, czy oni kiedykolwiek z martwych wstaną? Prorok skromnie odpowiada, Panie Boże, to Ty najlepiej wiesz. I wtedy na Boże polecenie prorok zaczął prorokować, byśmy powiedzieli, wydawać jakieś komendy, rozporządzenia, na skutek których te kości z powrotem złożyły się w szkielety, w pełne szkielety ludzkie. Oczywiście temu towarzyszył potężny łoskot, szum, gdy te tysiące czy miliony kości przemieściły się, składając się w szkielety. Potem prorok widział to, stało się to na jego oczach, jak na tych kościach pojawiły się tkanki, a w końcu skóra oblokła. I cała dolina była teraz pełna ludzkich ciał, ale martwych ciał. Tak jak czytamy, nie było w nich ożywczego tchnienia, czyli tej boskiej energii życia pochodzącej od Boga. I dalej czytamy tak. I rzekł do mnie, Bóg do Ezechiela, prorokuj do ożywczego tchnienia, synu człowieczy, i powiedz ożywczemu tchnieniu. Tak mówi wszechmocny Pan, przyjdź ożywcze tchnienie z czterech stron i tchnij na tych zabitych, a ożyją. I prorokowałem, jak mi nakazano. Wtem wstąpiło w nich ożywcze tchnienie i ożyli i stanęli na nogach rzesza bardzo wielka. A więc na Boże polecenie, gdy prorok prorokował, energia życia, życie, którego źródłem jest sam Bóg, wstąpiło w te martwe ciała i ci ludzie z martwych wstali, powstali do życia. I teraz powstaje pytanie, dlaczego Bóg Ezechielowi ukazał to widzenie? Czemu? Jaki Bóg miał cel w tym, aby pokazać prorokowi te widzenie i potem, żeby prorok zapisał je w swojej księdze.
czytamy dalej takie słowa. I rzekł do mnie, synu człowieczy, te kości to cały dom izraelski. Oto mówią oni, uschły nasze kości, rozwiała się nasza nadzieja, zginęliśmy. Prorokuj więc i powiedz im, tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I wprowadzę was do ziemi izraelskiej i poznacie, że ja jestem Pan, gdy otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. I tchnę was moje ożywcze tchnienie i ożyjecie i osadzę was w waszej ziemi i poznacie, że ja Pan to powiedziałem i wykonam, mówi Pan. A więc z tych ostatnich wersetów dowiadujemy się, że prorok Ezechiel otrzymał to widzenie, aby przekonać niedowiarków, aby przekonać wszystkich, że zmartwychwstanie istnieje, że przyjdzie taki dzień, kiedy lud Boży, kiedy sprawiedliwi, powołani mocą Bożą, powstaną do życia z powrotem. Jakże dzisiaj wielu ludzi nie wierzy w zmartwychwstanie, albo mają jakieś błędne poglądy na temat wędrówki dusz, piekła, nieba i czyśćca. Nie. Śpimy w prochu ziemi. I kiedy nadejdzie dzień ostateczny, kiedy Jezus powróci z wielką mocą i chwałą na obłokach nieba w otoczeniu nieprzeliczonych zastępów swoich aniołów, wtedy zmarli sprawiedliwi powstaną do życia wiecznego. Takie jest posłannictwo 37 rozdziału Księgi Ezechiela. Pójdźmy dalej. W tym samym wieku, w VI wieku przed naszą erą, hebrajski prorok Daniel, autor Księgi Daniela, już jako staruszek znajduje się w Babilonie lub na dworze perskim w którejś ze stolic Persji. Dokonał ostatecznej redakcji swojej księgi i anioł Gabriel, rozmawiając z nim, zapowiada bliską jego śmierć, ale jednocześnie wyraźnie sugeruje jego zmartwychwstanie. Czytam księgę proroka Daniela, 12 rozdział, werset 13. Gabriel zwraca się do proroka słowami, to jest ostatni w ogóle werset, który zamyka księgę Daniela, lecz ty idź swoją drogą, aż przyjdzie koniec, czyli śmierć, i spoczniesz, i powstaniesz do swojego losu u kresu dni. Proszę zauważyć, Daniel jest w wielu miejscach Pisma Świętego przedstawiony jako przykład wierności, czystości życia, pobożności. Anioł Gabriel nie powiedział mu, że pójdzie do nieba. Anioł stwierdził, przyjdzie koniec, umrzesz, zaśniesz, spoczniesz. Gdzie? W grobie. Ale kiedy przyjdzie dzień ostateczny, i kiedy Pan Jezus powróci, wtedy u kresu dni powstaniesz do swojego losu, do życia wiecznego. A więc mamy tu wspaniałą prawdę o zmartwychwstaniu. Przechodzimy do Nowego Testamentu. Na przełomie mniej więcej 30-31 roku w Betanii doszło do niesamowitego wydarzenia, zmartwychwzbudzenia Łazarza. Kiedy Pan Jezus dowiedział się o chorobie Łazarza, zwlekał, a potem, kiedy już Łazarz zmarł, zabrał swoich uczniów i z Galilei przybył do Betanii, położonej po wschodniej stronie Góry Oliwnej,
naprzeciwko Jerozolimy. Kiedy siostry Łazarza, Marta szczególnie, dowiedziała się, że Pan Jezus przybył do Betanii, wybiegła z domu i pobiegła naprzeciwko i przywitała Go. I wtedy między Martą i Panem Jezusem doszło do bardzo ciekawej rozmowy. I oczywiście potem do zmartwychwzbudzenia Łazarza. Ale nas dzisiaj interesuje rozmowa Marty z Panem Jezusem przed zmartwychwzbudzeniem Łazarza. Oto w Ewangelii Jana w 11 rozdziale od wersetu 21 po 26 czytam takie słowa. A więc Marta przybiegła, oddała pokłon Panu Jezusowi i czytamy takie słowa. Rzekła więc Marta do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. Ale i teraz wiem, że o cokolwiek byś prosił Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus: zmartwychwstanie brat twój. Odpowiedziała mu Marta: wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. I rzekł jej Jezus: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? A więc Marta mówi: no gdybyś tu był, gdybyś się nie spóźnił, to na pewno mój brat żyłby. Pan Jezus zapewnia ją, że twój brat zmartwychwstanie. I wtedy Marta, ta skromna żydowska kobieta, wyznaje kredo swojej wiary, oświadcza: tak, wiem, wierzę, że zmartwychwstanie w dniu ostatecznym. A więc Marta wierzy w zmartwychwstanie. Ta nadzieja wypełnia jej serce. W zmartwychwstanie w dniu ostatecznym, kiedy Mesjasz powróci na świat, aby zakończyć doczesną historię ludzkości. Taka była wiara tej kobiety. Nie ma mowy o jakimś piekle, niebie, czyśćcu duszy. Jest mowa o śnie w prochu ziemi i potem zmartwychwstaniu do życia wiecznego w dniu ostatecznym. Pan Jezus wtedy wskazał jej na to, że to On jest źródłem zmartwychwstania i życia wiecznego. Użył tu pewnej gry słów, mówiąc: jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Wszyscy, którzy wierzą w Pana Jezusa, choćby i umarli, żyć będą. Pan Jezus ma tutaj na myśli śmierć doczesną, śmierć pierwszą. Wszyscy umieramy bez wyjątku tą śmiercią doczesną. Ale ci, którzy wierzą, zmartwychwstaną do życia wiecznego. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Nie umrze śmiercią wieczną, na wieki wieczne. To ma na myśli Pan Jezus. Pan Jezus nie powiedział, że nie umrze śmiercią doczesną. Śmiercią doczesną umrze, ale nie umrze na wieki wieczne. Czyli nie umrze śmiercią drugą, śmiercią wieczną, bo z śmierci doczesnej wszyscy sprawiedliwi zmartwychwstaną do życia wiecznego. W 51 roku apostoł Paweł z Koryntu pisał list do zboru chrześcijańskiego w Tesalonikach. I w pierwszym liście do Tesaloniczan w rozdziale 4 od wersetu 13 po 18 znajdujemy Pawłowy zapis opisujący wspaniałość zmartwychwstania podczas powrotu Pana Jezusa.
pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, tam rozdział 4 i wersety od 13 po 18. Paweł pisze: a nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli, abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Czy już na samym początku Paweł zaznacza, w jakim celu chce teraz pisać o zmartwychwstaniu? W tym celu, aby osoby wierzące nie były w niepewności, żeby w ogóle mogli wszyscy dowiedzieć się, co naprawdę dzieje się ze zmarłymi i jaki będzie ostateczny los zmarłych sprawiedliwych. No bo przecież tak wielu ludzi wątpi w ogóle w jakiekolwiek zmartwychwstanie, w jakiekolwiek życie wieczne. Często w rozmowach z ludźmi słyszę słowa: przyklepią łopatą i to będzie już koniec. Nie, to nie jest prawdą. Dlatego Paweł, stykając się z takimi mylnymi poglądami i stykając się z niewiarą, właśnie pisze, jak będzie wyglądało zmartwychwstanie w dniu przyjścia Pana Jezusa. Pisze dalej: albowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A więc nasza wiara w zmartwychwstanie opiera się na zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jeśli Pan Jezus zmartwychwstał, to zagwarantował, że wierzący w Niego też zmartwychwstaną. Tak jak Chrystus wyszedł z grobu, tak samo Chrystus w dniu ostatecznym wzbudzi z grobów sprawiedliwych. I dalej Paweł pisze: a to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy. Paweł pisze: to, co chcę wam powiedzieć, oparte jest na słowie Pana, na słowie Jezusa Chrystusa. Gdy Pan Jezus powróci na ten świat z wielką mocą i chwałą, na odgłos trąby ostatecznej, sprawiedliwi zmarli zmartwychwstaną i zostaną zabrani do Królestwa Niebios. Oczywiście będzie grupa sprawiedliwych, która żywo doczeka przyjścia Pana Jezusa. I te dwie grupy, sprawiedliwi, którzy żywo doczekają przyjścia Chrystusa i sprawiedliwi, którzy zmartwychwstaną przy przyjściu Chrystusa, te dwie grupy przemienione zostaną zabrane z tej ziemi do Królestwa Niebios. Około 90 roku Jan apostoł przebywał na wyspie Patmos na Morzu Egejskim. Tam objawił mu się Pan Jezus, który przekazał mu serię widzeń, które Jan spisał w tak zwanej Księdze Apokalipsy. W 20 rozdziale Księgi Apokalipsy pokazano Janowi finał wielkiego boju, koniec doczesnej pielgrzymki ludu Bożego i zwycięstwo sprawiedliwych. Jan zapisał, 20 rozdział, czytam od wersetu 4. I widziałem trony, i usiedli na nich ci, którym dano prawo sądu. Widziałem też dusze tych, którzy zostali ścięci za to, że składali świadectwo o Jezusie i głosili Słowo Boże, oraz tych, którzy nie oddali pokłonu zwierzęciu ani posągowi jego i nie przyjęli znamienia na czoło i na rękę swoją.
ci ożyli i panowali z Chrystusem przez 1000 lat. Jan widział tam w niebiesiech, przy tronie Bożym, nieprzeliczone zastępy ludzi zbawionych, których tutaj w doczesnym życiu na tej ziemi spalono, porąbano na kawałki, ścięto, którzy nie byli popularni, którzy byli wyszydzani, wyśmiani. Oni teraz ożyli, napisał Jan. Ożyli przy przyjściu Pana Jezusa i dano im prawo sądu. Jan napisał, że zmartwychwstanie sprawiedliwych jest pierwszym zmartwychwstaniem do życia wiecznego. Niesprawiedliwi nie zmartwychwstaną przy przyjściu Pana Jezusa. Oni zmartwychwstaną po milenium na sąd ostateczny. Zapis Janowy w objawieniu podaje: inni umarli, nie ożyli, aż się dopełniło 1000 lat. To jest pierwsze zmartwychwstanie. Błogosławiony i święty ten, który ma udział w pierwszym zmartwychwstaniu. Nad nimi druga śmierć nie ma mocy, lecz będą kapłanami Boga i Chrystusa i panować z nim będą przez 1000 lat. Sprawiedliwi, którzy zmartwychwstaną przy zmartwychwstaniu pierwszym, podczas powrotu Pana Jezusa, zmartwychwstają do życia wiecznego, dlatego są błogosławieni. Inni, czyli niesprawiedliwi, muszą poczekać. Będą mieli udział w drugim zmartwychwstaniu, po milenium, po tysiącleciu, na sąd ostateczny. Do tego tematu jeszcze wrócę w przyszłych moich prelekcjach. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wyznawcy Chrystusa nadal gorliwie wierzyli w sen śmierci i zmartwychwstanie do życia wiecznego sprawiedliwych podczas powrotu Pana Jezusa w dniu ostatecznym. I ślady tej czystej wiary odnajdujemy w literaturze wczesnochrześcijańskiej, historiografii Kościoła, zabytkach, a nawet w pismach autorów pogańskich. Lucjan Samosaty, grecki retor, pisarz i sofista, żyjący od 123 do 190 roku, napisał o chrześcijanach idących na śmierć takie słowa, cytuję: ci nieszczęśliwcy wyobrażają sobie, że są nieśmiertelni i że wiecznie będą żyć. I tak wzgardzili torturami i katuszami i szli dobrowolnie na śmierć. Lucjan Samosaty prawdopodobnie był świadkiem męczeństwa chrześcijan, obserwując ich odwagę, obserwując ich głęboką nadzieję na życie wieczne, na nieśmiertelność, na zmartwychwstanie. Ocenia ich jako nieszczęśliwców, ale z drugiej strony podziwia ich bohaterstwo, gdy pod wpływem bezgranicznej wiary w zmartwychwstanie, w życie wieczne, potrafili przejść przez tortury, katusze i iść dobrowolnie na śmierć. W 202 roku za panowania rzymskiego cesarza Lucjusza Septymiusza Severa miało miejsce prześladowanie chrześcijan. W Lyonie, w obecnej południowej Francji, poganie popiołych, spalonych chrześcijan wrzucali do Rodanu, szydząc: teraz zobaczymy, czy zmartwychwstaniecie. Teraz zobaczymy, czy zmartwychwstaniecie. Popatrzcie, jak silny był wpływ chrześcijańskiej wiary w zmartwychwstanie na pogańskie społeczeństwo rzymskie. Ci poganie, którzy prześladowali i palili chrześcijan,
gdy ich prochy wsypywali do rzeki Rodan, pamiętali o ich wierze. Oczywiście szydzili z niej. Teraz zobaczymy, czy z martwych wstaniecie. W katakumbach, czyli w podziemnych cmentarzach w Rzymie i w kilku innych miastach rzymskich, znajdują się pochówki pogan i chrześcijan z pierwszych wieków naszej ery. Na kryptach chrześcijańskich wyryto napisy pełne nadziei zmartwychwstania. Na przykład do zobaczenia w dniu zmartwychwstania. Albo do zobaczenia, gdy wzejdzie słońce sprawiedliwości. A także fragmenty zapisów biblijnych dotyczących zmartwychwstania. Tak powszechne w naszym kraju w obecnym czasie napisy na grobach mówiące o wiecznym spoczynku w grobie pierwszym chrześcijanom były obce. Oni w takie bezsensowne, niebiblijne kwestie nie wierzyli. Tak jak dzisiaj na wielu grobach się pisze: wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie. Nie. Chrześcijanie wierzyli w zmartwychwstanie. Na ich grobach nie ma napisów mówiących o wiecznym spoczynku. Natomiast na kryptach pogańskich wyroto napisy ukazujące beznadzieję antycznych religii. Na przykład znane w naszym kraju powiedzenie: niech ci ziemia lekką będzie, widnieje na wielu pogańskich kryptach w katakumbach starożytnego Rzymu. I inne takie podobne napisy. Nadzieja zmartwychwstania podczas powrotu Jezusa z chwilą dojścia Kościoła rzymskokatolickiego do hegemonii w chrześcijaństwie została przywalona niezgodnymi z Biblią doktrynami o duszy nieśmiertelnej, wiecznych mękach piekielnych, czyśćcu i niebie. Jednakże wielu duchownych katolickich, znających Pismo Święte i nawołujących do reformy Kościoła, uczyło o zmartwychwstaniu. W 1415 roku odbył się w Konstancji Sobór Powszechny Kościoła Rzymskokatolickiego. I tam na tym soborze został skazany i spalony na stosie żywcem czeski reformator, ksiądz i profesor Uniwersytetu Praskiego Jan Hus. Przed swoją śmiercią wyznał swoją wiarę w słowach: i ja też obudzę się od umarłych, powstanę z grobu i ożyję na nowo, przejęty radością wielką. W pierwszej połowie XVI wieku w Wittenberdze w Niemczech działał Marcin Luther. Ten katolicki ksiądz, profesor teologii, znawca języków biblijnych, autor pierwszego przekładu Pisma Świętego na język niemiecki, a jednocześnie reformator Kościoła, wierzył głęboko w zmartwychwstanie. I podczas swoich kazań, gdy przemawiał do ludu, wypowiedział następujące słowa: gdy mój Zbawiciel, Jezus Chrystus, powróci w dniu ostatecznym, zapuka do mojego ciemnego grobu i powie: Marcinie, wstań! Pewien wyznawca Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rumunii, inwalida wojenny, niewidomy, bez rąk, czytał Pismo Święte językiem w piśmie Braille'a, w alfabecie Braille'a.
Gdy ludzie do Niego przychodzili i widzieli na Jego twarzy pokój i radość, odpowiadał im: jestem szczęśliwy w Jezusie Chrystusie. Gdy On powróci, da mi ręce i oczy. Ten adwentystyczny wyznawca głęboko wierzył, że kiedy Pan Jezus powróci, z martwych wzbudzi Go z rękami i oczami, jako doskonałego człowieka. Nadzieja zmartwychwstania była, jest i będzie nadzieją dla ludu Bożego. Gdy Pan Jezus powróci, zmartwychwzbudzi sprawiedliwych do życia wiecznego. Tak uczy Pismo Święte. To jest nauka Chrystusa, proroków i apostołów. I tej prawdy się trzymajmy i niech pokrzepia nasze serca w doczesnej pielgrzymce. Nasze rozważanie dobiegło końca. Przypominam, że ci wszyscy, którzy chcieliby otrzymać wydruk dzisiejszego materiału o nadziei zmartwychwstania, mogą drogą mailową zgłosić to i im również drogą mailową ten wydruk wyślemy. Dziękuję wszystkim za uwagę. Amen.